wady tej fotografii otworkowej. Tutaj z kolei można puścić to dalej. Też są również, to jest proste, a te obrazki z tymi dziwnymi kreskami, proszę to przesuwać dalej. To zostawię na koniec. To są tak zwane solarygrafy. Tu niewiele widać, ale na początku ten obraz, ten, wygląda w ten sposób, czyli nic na nim nie ma. On jest utajniony, on zaraz zniknie, ten obraz. Jak jest wyjęty na światło dzienne, on zaraz zaniknie, nie będzie go w ogóle. I solarigrafię robi się tutaj już z użyciem nowoczesnych technik XXI wieku, czyli skanera, komputera, i wychodzą takie cuda. Aparat otworkowy można wykonać dosłownie z wszystkiego. Poczynając od puszek, takie pudełeczko plastikowe, czy też z tego też zrobimy. Ja to zjadłem dzisiaj na śniadanie, więc to jest czyste, umyte i z tego zrobimy aparat otworkowy. Może coś wyjdzie. To jest aparat fotograficzny. Po wykonaniu tego aparatu trzeba go załadować materiałem światłoczułym, na którym będzie utworzy się obraz fotograficzny. To, co tu oglądaliście, ta fotografia, te wszystkie, to są pozytywowe, to już są odbitki pozytywowe. A my w aparacie zobaczymy coś takiego. Negatyw. Czyli to, co jest białe, jasne, jest czarne, a to, co czarne, będzie białe. Odwrotnie. Żeby to sprawdzić, trzeba spojrzeć. Widać pod światło? Dziurkę taką? Widzisz? Świeci światło? Świeci światło? Świeci? Świeci, dobra. Jest światełko w środku puszce? Jest. To znaczy, że już jest... Proszę? Proszę bardzo. I przez ten otworek, czyli to jest obiektyw aparatu fotograficznego, wpadnie światło właśnie na materiał światłoczuły, to o czym wam przed chwilą mówiłem. Dlatego kładziemy nie po tej stronie aparatu, tylko po przeciwległej do obiektywu. No. Ale nie pojedzie, gdzie jest kolor. Musisz. Albo karty jak, dekle odrysowujemy. Odrysowujesz, puszki normalnie nożyczkami. I tu wycinasz. Wycinasz i ten dekielek ma później wejść do środka. Poczekaj, nie dożyczkami, tylko łupkiem. A później odkleicie to, a później, żeby on nie wyleciał. Nie, nie, tu, tu. No to trzeba dociąć. Albo... Chyba się nie zmieścimy już. Macie wycięte już? Kartki wszystkie poszły? Nie, są jeszcze. Ale jakie mam? Obiektywy. Nie trzeba wycinać kółki. Tu obiektyw będziesz robił. Do środka? Nie. Najprostsza rzecz. Gdzieś to ma być niebieskie. Ja też mam to? I teraz robisz tutaj taki języczek, taką izolacyjną, co przyklejasz, tu jest taśma i jest. Będzie dobrze. Będziesz miał dwa obiektywy. Zobaczymy, jak będzie. Jeśli nie będzie dobrze, to wymienimy na jeszcze jeden. Ratujcie mnie, jestem żywym. I słuchajcie, jest potrzebne nam światło takie zabezpieczające w ciemni. To jest albo takie oliwkowe, albo miodowe. Czerwone w najgorszym przypadku. Czerwoną żarówkę dajemy najdalej, bo ona jest niepewna i może nam zaświetlać papier. Materiałem światłoczułym, to się tak ładnie nazywa, jest papier fotograficzny, którego nie wolno otwierać przy takim oświetleniu, bo on się nam popsuje. Wyłączamy światło. Zamykamy drzwi. I na moment musimy wzrok przyzwyczaić do ciemności. Pstryk. A! Panika. Poczekamy minutkę, dwie.
I patrzcie, bo dwa razy nie będę powtarzał. Bierzemy aparat fotograficzny nasz, otwieramy. Wkładam. I ta matowa powierzchnia jest podłożem, to jest papier. Ta śliska jest emulsją światłoczułą, na której się zarejestruje obraz. I ten papier wkładamy naprzeciwko naszego obiektywu. Sprawdzimy, czy jest vis-a-vis. Jest, jest, dobrze. Tu patrz, nie pod nóg. Później szczelnie zamykamy. Patrzymy, co my tu chcemy sfotografować. Jest. Filiżanka. Kierować obiektyw, tu gdzie mamy obiektyw mniej więcej. Wiemy, gdzie jest obiektyw. Tak. Na ten obiekt. Chłopaki, musicie się odsunąć tam. I pamiętajcie, jedna rzecz. Ten obiektyw, który zrobiliśmy szpileczką, widzi, ma bardzo duży kąt widzenia. I zobaczą, nie? Pana, a tak. Ja muszę iść po nim? Tak, tak, jeszcze, panu może. Ja się wywołuję, nie wolno się otwierać. Nie, nie, bo to patrzcie, jak inne zdjęcia wychodzą. Tu jest on. O. I tu będzie też dobra fotka. Nie, nie szturkajcie stołu, starajcie się nie szturkać. Nie opieramy się o stół. Nie opieramy się o stół. Dobrze będzie. No tu widzę, że wyszła jakaś abstrakcja. Tak, ale co tu dopiero wiesz?